Cześć wszystkim, z tej strony klasycznie Julian i dzisiaj znajdujemy się w nieco innej scenerii, ale to jest nieważne, dlatego że na rynku doświadczyliśmy korekty około 10% od lokalnego szczytu. Ta korekta jest wyolbrzymiana przez wielu twórców i moim osobistym zdaniem, to jest to jedna z niewielu korekt, które wyróżniały się naprawdę sporym potencjałem z perspektywy szukania okazji do akumulacji różnych altcoinów o niskiej kapitalizacji, czyli coś, co tygrysy lubią najbardziej i coś, co na tym kanale już nieraz poruszaliśmy i w tym materiale również o tym pogadamy sobie. I między innymi w związku z tym to w moim portfolio, z którym się z wami dzieliłem w ostatnim czasie, zaszło parę kluczowych zmian i sobie pomyślałem, że wypadałoby się z wami podzielić tymi zmianami. Tak więc nie przedłużajmy i lecimy z tematem. A tak wygląda ta korekta. Jak widać, zatrzymała się na poziomie wyznaczonym przez konsolidację z ostatnich tygodni. I osobiście nie widzę tutaj jakichś mocnych powodów do strachu na rynku, ale oczywiście tutaj spadki o około 10% już wystraszyły po prostu ludzi i zaczęli się wyprzedawać. Tak więc już na start wam mówię, że zwyżkowa struktura rynku, ona nie została zdecydowanie złamana. Ja na moim Twitterze pisałem już nieraz, że poluję właśnie na tego typu korektę, żeby dołożyć do mojego longa, z którego realizowałem część zysków właśnie tutaj w okolicy 30 tysięcy dolarów. Założenia tego longa były dosyć proste. Otóż realizuję zyski na wyznaczonych poziomach, a na korektach te zyski z powrotem wrzucam w tego longa. Jeśli oglądaliście uważnie, to tutaj widzimy rozmiar tego longa, włącznie z kapitałem wywodzącym się z dźwigni 3X. I jak widać, na chwilę obecną jest to prawie jeden bitcoin. To jest oczywiście jedna z wielu pozycji, które rozgrywam od tamtego czasu. Ale jeśli może część z was zauważyła, to na razie największy rozmiar tego longa to był w okolicach 0,75. Jeśli dobrze pamiętam, może 0,8. I widzimy, że mielenie tak zyskami pozwala skrupulatnie zwiększać pozycję oraz w ujęciu długoterminowym w aktualnej sytuacji na rynku. To takie podejście, jak sami zresztą widzicie, jest po prostu zyskowne. Ja o tej pozycji mówiłem już parę miesięcy temu. Oraz tak jak mówiłem, to jeśli chodzi o aktualną korektę, ona wręcz pozytywnie wpłynęła na mojego longa, dlatego że mogłem po prostu dorzucić część zrealizowanych zysków do tutaj puli. Kolejne poziomy, na których będę realizował zyski, to są 33, 35 tysięcy, 37 tysięcy oraz 40 tysięcy dolarów. Tego typu poziomy moim zdaniem są zdecydowanie w zasięgu w nadchodzącym roku. Jak widzimy, został około rok do halvingu Bitcoina. Historycznie rzecz biorąc, to parę miesięcy przed halvingiem zazwyczaj mieliśmy do czynienia z wzrostami, które w stosunku do aktualnej wyceny Bitcoina mogą osiągnąć te moje zamierzone poziomy. Czy tak będzie, czy nie, to już rynek sam zweryfikuje. Na rynku trzeba być elastycznym i o tym myślę, że za mało się mówi w całym tutaj naszym świadku kryptowalutowym. Bardzo dużo mówi się o trzymaniu jednej opinii, jednego zdania, a takie podejście moim zdaniem jest błędne, szczególnie jeśli takie zdanie nie wywodzi się z jakiejś żadnej konkretnej analizy. Na przykład sam fakt, że ten long, który tutaj widzisz, to nie oznacza, że rozgrywałem shorty w tym czasie. Warto mieć to w głowie, a teraz lecimy dalej do tematu altcoinów, które wydaje mi się, że może być dla was najbardziej warte uwagi. Po pierwsze, to w temacie altcoinów o niskiej kapitalizacji, to one z reguły nie są listowane na dużych scentralizowanych giełdach, zatem musimy korzystać ze zdecentralizowanych alternatyw. Altcoiny, które ostatnio mam na oku, są zbudowane na Ethereum i sprawa tutaj wygląda o tyle ciekawie oraz moim zdaniem warta waszej uwagi, to fakt, że w tym roku ostatnie parę dni wyróżniały się największymi opłatami za gaz w sieci Ethereum, czyli opłaty transakcyjne za zwykłe korzystanie z sieci i to sięgało nawet paruset dolarów za proste swapowanie kryptowaluty, a to jest drugi najdroższy tego typu okres w całym 2023. Na tą chwilę wzrost ten był spowodowany w dużej mierze przez mały alt season, o którym mówiłem w ostatnim czasie. Osoby, które dobrze wykorzystały przepływ kapitału, o którym mówiłem w właśnie poprzednich materiałach, mogły naprawdę bardzo przyjemnie wykorzystać ten okres. A jeśli chodzi o przepływ kapitału z krypto, to zyski wyrobione na Bitcoinie, kapitał ulokowany w Bitcoinie, który po osiągnięciu bardzo kluczowych poziomów zaczął naturalnie wędrować do Ethereum, następnie do mniejszych kryptowalut, a następnie do low capów. I ostatnio miała miejsce taka sytuacja, że w tym takim małym alt seasonie lub bardziej na jego końcówce, to powstało naprawdę wiele shitcoinów, między innymi wywołane wzrostami memcoina Pepe, który zdecydowanie odbił się na cenie opłat na Ethereum. Ja wam mówię o tym dlatego, że jeśli nie spieszy się tobie z zakupami różnych low capów na
sieci Ethereum i jeśli operujesz na stosunkowo małych kwotach, to może się opłacić zrobić zakupy za parę dni. Jeśli chodzi o shitcoiny, to ja osobiście nie wchodzę w żaden z nowo powstałych shitów lub takie kolejne pepe. Te takie klony z reguły nigdy nie dorastają swoim pierwowzorom. Jeśli udało wam się wykorzystać ten okres, to jak najbardziej wam gratuluję. I przy okazji tematu Ethereum, to myślę, że tego typu opłaty za zwykłe korzystanie z sieci, sieci, która jest na rynku już około 10 lat, to aż dziwne, że tego typu opłaty są nadal akceptowalne. Więc widzę tutaj potencjał na powtórkę takiego mini trendu, który mogliśmy doświadczyć w 2021 i możliwe, że w 2022. To był trend polegający na rywalach dla Ethereum, Ethereum Killers, więc to również może być temat, który potencjalnie może się opłacić. Zatem, co ja robię w takiej sytuacji na rynku, jeśli chodzi o portfolio altcoinów? Więc tak jak pisałem na Twitterze, to ja pozbyłem się całej mojej torby pyrów, to było na lekkim proficie. Ja wiem, że coś tam urosło i spoko, korzystać jak najbardziej. Jednak to ta pozycja zdecydowanie, przynajmniej od mojego punktu wejścia, aż tak nie wykorzystała ruchów rynkowych jak inne kryptowaluty z mojego portfolio. Zatem postanowiłem po prostu sprzedać moje pyry i skupić się na ciekawszych, potencjalnie mocniejszych pozycjach. Więc jak sami zresztą widzicie, trzeba być elastycznym, nie zakokiwać się w projektach. Jak gdzieś tutaj widziałem w komentarzach, że ktoś się spłakał, że będę żałował i stracę na tym. Ja nie stracę na tym, bo już jak napisałem, zarobiłem. A że ktoś inny jeszcze bardziej zarobi na tym, to jak najbardziej gratuluję. Tak czy siak rynek zweryfikuje. Podobnie było z Metis, które również sprzedałem na lekkim proficie. Ja tą pozycję zamieniłem, to było już jakiś czas temu, na pozycję z branży AI. Był to Trias, Fed oraz Orai. Parę osób się mnie pytało, czy ja już nie wierzę w ekosystem Metis. Prawda jest taka, że Metis to jest jak najbardziej ciekawy ekosystem. Tutaj również zauważyłem, że Metis trochę stoi w miejscu. No i zresztą nie dziwię się jednak, to jest kryptowaluta o kapitalizacji 122 milionów dolarów. Zatem zmienność nie będzie aż taka dynamiczna jak w przypadku low capów, powiedzmy o kapitalizacji poniżej 1 miliona dolarów. Więc ja wam mówię o tym dlatego, że warto spojrzeć w swoje portfolio, zobaczyć co się sprawdzało w ostatnich miesiącach, co się nie sprawdzało oraz zoptymalizować pod potencjalnie lepsze wyniki. No bo po to tutaj jesteśmy tak naprawdę. A jeśli już jest sytuacja, w której nie chcesz się rozstać kompletnie z jakimś projektem, no to naturalne jest, że możesz sobie zostawić powiedzmy ćwierć inicjalnej pozycji. Ja tak zrobiłem właśnie w Metis, więc pomimo tego, że w dużej mierze wyszedłem z tego projektu, to i tak mam jakąś tam mniejszą ekspozycję na jego sukces lub potencjalną porażkę. Ja jestem fanem sytuacji win-win, czyli sytuacji, w których wygrywam niezależnie od kierunku, w którym sytuacja poszła. I wam również polecam takie podejście. A z chęcią bym się podzielił z wami moimi altcoinami, które mam na celowniku, ale szczerze nie chcę nikogo po prostu zaprowadzić na jakąś minę. Chcę, abyśmy wszyscy skorzystali na jak najlepszych pozycjach na tym rynku. I nie ukrywam, że po prostu nadal obserwuję, co się z nimi dzieje. Zagłębiam się w ich społeczności oraz z wszystkimi czynnikami, które zawsze biorę pod uwagę przy szukaniu nowych pozycji. Zatem spodziewajcie się, że na Twitterze oraz możliwe, że w nadchodzących tutaj materiałach na YouTubie będę informował o moich kolejnych altcoinach. Są to altcoiny o moim zdaniem ogromnym potencjale ze względu na ich świeżość oraz bardzo niskie kapitalizacje, więc widzę tutaj po prostu większą niż mniejszą okazję na to, że nawet jeśli jeden altcoin tylko wystrzeli, to wystrzeli porządnie. Więc tak jak mówiłem, tymi pozycjami będę się dzielił na Twitterze oraz tutaj na kanale, więc jeśli interesują Ciebie takie tematy, to warto zasubskrybować oraz być na bieżąco. Link do Twittera jakby co znajdziecie u mnie tutaj w opisie na dole. A teraz lecimy dalej. Przykładem altcoina, który dalej akumuluje, szczególnie w obliczu aktualnej korekty, jest to Vela, natywny token Vela Exchange, giełdy zdecentralizowanej z opcją dźwigni oraz wieloma innymi czynnikami, które wcześniej omawiałem. Po korekcie jest to 32 miliony dolarów market capu, na chwilę obecną nawet mniej. Niedawno wspominałem też wam o arenie tradingu, tutaj nie będę dużo mówił, ale niektórymi moimi pozycjami i zagrywkami dzielę się właśnie na tej grupie. Ja tutaj wrzucam moje krótsze oraz dłuższe zagrywki, na przykład tutaj na altcoinie w zaledwie 24 godziny, jedną dobę zrobiliśmy plus 30% i raz jeszcze plus 20% w 24 godziny. Ja tutaj wszystko jawnie publikuję. Nabór do tej grupy na chwilę obecną jest zamknięty. Jeśli znowu będzie możliwość dołączenia, to ja oczywiście będę was tutaj informował. Myślę, że tutaj warto przypomnieć, że na takie ryzykowne pozycje, jakimi są właśnie altcoiny o bardzo niskich kapitalizacjach, to wraz z ekspozycją na naprawdę mocne potencjały,
to w parze idzie ogromne ryzyko, bo to właśnie na tych najwcześniejszych fazach projektu to większość upada lub twórcy zabijają się z zebranymi pieniążkami. Między innymi dlatego ja obserwuję, co się dzieje w moich altcoinach, które trzymam na celowniku, żeby zmniejszyć ryzyko oraz, co więcej, to ja już na start mówię, że ja nie wkładam ogromnych pieniędzy w tego typu low capy, o których mówiłem. Więc jeśli chcecie wycisnąć jeszcze więcej ze swojego kapitału, to w opisie pod tym filmem, który teraz oglądasz, znajdziesz tutaj mega prosty sposób na otrzymanie $30, czyli około 150 zł za darmo, tak jak jest tutaj napisane. Wystarczy, że zarejestrujesz się z linku, który tutaj widzisz. To jest link do giełdy Bybit. Możliwe, że część z Was już z niej korzysta, może korzystała, lub może w ogóle jeszcze nie ma na niej konta. Jak sami zresztą widzieliście na początku tego filmu, ja sam z niej korzystam już od dobrych paru lat. Na niej najwięcej traduję, więc możliwe jest, że zostaniecie na niej na dłużej. I też bardzo ważna kwestia tutaj jest taka, że te $30 można otrzymać pod koniec miesiąca tylko wtedy, gdy zarejestrujesz się z tego tutaj podanego linku. Jeśli wejdziesz sobie normalnie na giełdę Bybit i się zarejestrujesz, to tego typu bonus Ciebie nie będzie obowiązywał. Ja ten materiał nagrywam 21 kwietnia w piątek, tak więc możliwe, że uda Wam się załapać jeszcze, żeby w ciągu paru dni otrzymać te $30. Tak jak jest tutaj napisane w punkcie drugim, trzeba zrobić depozyt minimum $100. To też może być równowartość w jakichś innych kryptowalutach. Możecie przesłać z innej giełdy, z jakiegoś portfela, jak Wam wygodniej. Kliknijmy sobie tutaj. I jak sami teraz tutaj widzicie, znajdziecie tutaj jeszcze więcej możliwości wyciśnięcia dodatkowych bonusów z waszego kapitału. Możecie otrzymać nawet kolejne $100 za depozyt o większej wartości oraz wyrobieniu jakiegoś symbolicznego wolumenu. Sam proces rejestracji jest mega szybki, zajmuje dosłownie minutę albo dwie. Możecie się zarejestrować z Googlem czy tam Apple. Bo tak naprawdę to w fazie korekty i to we wczesnej fazie potencjalnej hossy, w której się znajdujemy, powstaje ogrom okazji i każdy pojedynczy dolar jest na wagę złota. Możesz nawet liczyć jeden swój dolar jako potencjalne $10 w przyszłości. Dlatego Wam o tym mówię i staram się z Wami dzielić różnymi takimi akcjami. Ja sam na Bybicie za zwykłe korzystanie z tej giełdy otrzymuję parę set, a czasami jak rzeczywiście dużo traduję, zdarzyło się, że mniejsze parę tysięcy dolarów tutaj zyskałem dzięki właśnie różnym nagrodom czy tam konkursom tradingowym. Tak więc zróbcie co uważacie za najlepsze, ja zmykam. Pamiętajcie o darmowych $30 w opisie i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!